Cześć wszystkim, dziś zapraszam Was na haul i zrobiłam takie małe zakupy w Notino, czyli naszych i-perfumach. W sumie są to same kosmetyki do włosów, pokażę Wam co sobie kupiłam. Nie jest to jakoś może super fascynujące, ale postanowiłam się z Wami tym podzielić. Także otwieram karton i pokazuję Wam po kolei co mam. Pierwszą rzeczą, którą nie jest kosmetyk do włosów, to perfum. I perfum taki na co dzień, ja lubię ten zapach, to jest Beyoncé Hit. Kupiłam sobie w 100 ml. Jakoś tak, wiecie, po prostu go lubię i nie jest to drogi kosmetyk, nie jest to drogi perfum, który mogę sobie używać spokojnie na co dzień. Tak fajnie pachnie, słodko. Ja miałam kiedyś taką mgiełkę i bardzo dobrze mi się sprawdzała, a to jest po prostu zwykła woda perfumowana. I nie wiem ile kosztowała, ale grosze tak naprawdę, nie dochodziła do 20 euro, więc postanowiłam sobie ją kupić. Już dawno za mną dochodziło, a skoro już było na tej stronie, to sobie wzięłam. Także to. Niestety nie dostałam chyba żadnego paragonu. Nie wiem, nie mam pojęcia. W ogóle z Notino, jak zamawiacie, nie wiem czy i perfumy tak samo, ale przychodzą to są kosmetyki, które przychodzą albo z Polski. Tu mam na przykład maszynki do golenia, ale jest na przykład napisane i po polsku, i chyba po słowacku i czesku. Także to nie są kosmetyki jakby gdzieś tam anglojęzyczne. Także tu mam maszynki, tak wam pokazuję, jak śmigam maszynkami, ale to w sumie bez sensu. Kosmetyk do twarzy, chyba też jako jedyny, może nie, dwa są. To coś, co już dawno ze mną chodziło i jest to, zobaczcie, to chyba po czesku albo po słowacku. Jest to taki żel do mycia twarzy, tutaj z szczotką u góry, szczotką, takimi ząbkami, właśnie z Garniera. I dawno już za mną chodził, byłam bardzo ciekawa, czy to w ogóle jakkolwiek działa. Wiecie, że wyciska się tu żel, myjecie sobie twarz właśnie, razem robiąc też ten peeling. I mam nadzieję, że to będzie dobrze działało i zobaczymy, będę to testować właśnie niedługo już, także bardzo mnie to ciekawi, bardzo ładnie ta butelka wygląda, tak ładnie po prostu. Nie pamiętam, jak kosztowało niestety. Rzecz, która no mi się skończyła właśnie, także musiałam kupić właśnie moją wodę micelarną. Ja wzięłam tą z Mixy, bo ja uwielbiam Mixę jako rzecz do zmywania makijażu, płyn do zmywania makijażu. I dostałam też tutaj właśnie gratisie wzorek kremu z darma. No niestety jest napisane po czesku i po słowacku. Jest to żel krem nawilżający, ale z kwasem hialuronowym i glicerynowym 7%, więc nie będę go teraz używała, ponieważ no, ma kwasy, ja kwasy odstawiłam na lato. Ale ogólnie lubię ten płyn micelarny. Mam je gdzieś w domu w Polsce w zapasach, ale no niestety tutaj mi się skończył. A nim pojadę do Polski, znaczy pewnie jak wy to oglądacie, to już wróciłam z tej Polski, ale no niestety czymś trzeba zmywać ten makijaż na co dzień, więc przy okazji zamówiłam sobie płyn. Teraz już będą chyba produkty, nie, jeszcze mam gratis. Gratis się dostałam takie z Garniera, bo było chyba przy kupnie dwóch produktów z Garniera właśnie ta próbka, znaczy próbka, ten gratis, i to jest mleczko After Sun. Będziemy to sprawdzać, jak bo to z wakacji jakiś. I jeszcze jedna rzecz, która nie jest do włosów, to jest antyperspirant z Vichy. I to jest antyperspirant w kulce, 48-godzinna skuteczność działania. Ja mam jeszcze poprzednie swoje opakowanie tego samego właśnie do antyperspirantu w kulce. Uwielbiam ten antyperspirant z Vichy. Jest drogi, bo pewnie w Polsce około 60, może 80 zł kosztuje, to nie pamiętam właśnie ile. Ale jest drogi, ale warty swojej ceny. Naprawdę ja smarując się tym antyperspirantem nie pocę się, a nawet jak się pocę, to nie śmierdzę. Także to naprawdę dużo mi daje, bo ja mam pracę fizyczną ciężką, wymagającą, więc siłą rzeczy zawsze trochę się spocę. Taki antyperspirant działa dla mnie, no, jest mi potrzebny i on działa, naprawdę. Teraz przechodzimy do włosów. Rzecz, którą sobie kupiłam, to taką, której nigdy w życiu nie miałam, to jest Schwarzkopf, taki płyn dwufazowy. To jest Peptide Repair Rescue Spray Conditioner for Fine to Normal Damaged Hair. I jest po polsku, jest ułatwia rozczesywanie zniszczonych włosów.
I właśnie mi w tych dwufazowych odżywkach właśnie o to chodzi, żeby mi ułatwiało rozczesywanie moich zniszczonych, suchych włosów. On w ogóle tak fajnie wygląda po wymieszaniu. Nie wiem, czy kamera to odda. Ale bardzo ładnie wygląda. Też nie był tani, to taka droższa firma, znaczy droższa seria ze Schwarzkopa, nie mam pojęcia, czy Schwarzkop już jest po prostu tak drogą marką, czy po prostu ta seria była droga, ale chciałam w ogóle szampony i odżywki też z tej serii, ale one kosztowały jeszcze więcej, więc pomyślałam sobie, że dam sobie spokój. Szampon i odżywka z serii, który bardzo lubię z Dove, to jest Advanced Hair Series, czyli taka lepsza seria z Dove. I ja uwielbiam, moje włosy ją uwielbiają, tą serię. Chyba pierwszy raz będę miała w ogóle odżywkę z tej serii, bo tu mam szampon, a tu jest odżywka, więc pierwszy raz chyba będę miała z tej serii odżywkę. No jest po polsku, nic nie ma, jest czeski, słowacki i węgierski. Bo Notino jest chyba węgierskie? Nie mam pojęcia, ale tak. Czyli tak kupiłam. To też, jak wiecie, nie są tanie produkty, chyba około 30 zł za szampon i chyba 30 za odżywkę się płaci. Bo w Rossmanie, jak byłam ostatnio, w zeszłym roku, czy jeszcze w tym, też to nie było jakieś tanie. Kolejny szampon z odżywką. To jest Garnier właśnie. Ja się przykupię więcej niż dwóch produktów z Garniera, dostawało się to After Sun, ten body lotion. I mam tutaj Garnier Fruit, jest to moją ulubioną serię z Garniera tak naprawdę, pięknie pachnącą i ja uwielbiam tą serię, która jest do słabych włosów, czyli do wzmacniania tych włosów, do jakby też do suchych, jest też ta czerwona, do farbowanych, ja uwielbiam te wszystkie serie. Tą maskę miałam ostatnio, nie wiem, chyba zieloną, jabłkową, prześlicznie pachniały po niej włosy, więc teraz będę miała tą i nie wiem w ogóle co to jest za owoc. Ale mam nadzieję, że panie włosy będą też równie dobrze pachniały jak po tamtej jabłkowej, bo tamtej jabłkowej naprawdę było czuć jabłko na włosach, więc tu liczę na to samo. No i też fajnie się rozczesywały, o to chodzi. Ostatnie produkty do włosów to takie specjalistyczne produkty. Ja już je kiedyś miałam, ale też kupiłam sobie całą serię, bo nie miałam wtedy odżywki chyba. To są te produkty z CC of Sweden chyba, CC Med. To są produkty przeciw wypadaniu włosów. Ja ostatnio tracę włosy. Bardzo dużo ich mi wypada, więc postanowiłam zrobić sobie taką kurację. Tu jest szampon, odżywka, właśnie lotion i takie pięć ampułek. Ja miałam kiedyś właśnie szampon, ten lotion i te ampułki i naprawdę działało, troszkę zminimalizowało mi wypadanie moich włosów. Nie, żeby mi całkowicie nie wypadało, bo to jest w ogóle niemożliwe. Musiałabym pójść pewnie na jakiś zabieg do jakiejś kosmetyczki czy gdzieś do jakiegoś po prostu salonu. Ale te kosmetyki chociaż troszkę pobudzą mi wzrost nowych włosów, no i zatrzymają wypadanie. Właśnie szampon, odżywka, no to były najdroższe rzeczy, one naprawdę trochę kosztowały. Ten lotion naprawdę na długo starcza, bo pamiętam ostatnio to wszystko mi się pokończyło, a ten lotion dalej miałam. I on jest taki specjalny, jako się nakłada na skórę głowy i nie zmywa się już go, więc no coś tam działa. I właśnie te ampułki, w ogóle powinno się ich mieć chyba 30, czy tam ile tych ampułek, i powinno się za każdym razem używać te ampułki po myciu. Oczywiście tak wygląda. Ja kupiłam 5, bo te 5 kosztowały już chyba 10 euro. Naprawdę dość, no dość dużo jak na 5 ampułek, które starczą Wam tak naprawdę. No to jak ja myję włosy co drugi dzień, więc starczą mi na tydzień. No i właśnie też nakłada się je na sadę włosów. Nie zmywa się już tego, po prostu potem nakłada się lotion. I ma to właśnie Wam elegancko zatrzymać wypadanie włosów. Ostatnie dwie rzeczy, to jedno to jest Grafis, a drugie to kupiłam sobie sama. Więc najpierw zacznę tego, co kupiłam sobie sama. Jest to Lip Moisturizing Stick z Nuxa. Też nigdy nie miałam. Tak wygląda. Nie był drogi. A kończą mi się moje po prostu nawilżacze ust. A ostatnio mam taki problem. Znowu mnie coś tutaj, nie wiem od czego to mi wychodzi, ale robi mi się takie zakole czerwone tu i tu. No nie są zajady. Takie suche partie koło ust.
Więc właśnie kupiłam sobie nowy Lip Moisturizing. Nie wiem, jak to na polski nawet przetłumaczyć. No i dostałam też właśnie próbkę z Vichy. To jest Body Serum Milk. Ale 7 ml nie wiem, nie wiem na co ma mi to starczyć, chyba na jedną rękę. No ale nie narzekając, fajnie, że w ogóle dostałam jakąś próbkę, jakiś gratis. No i to by było tyle, karton jest pusty, w ogóle przyszedł bardzo dobrze zapakowany, tu wszystkie, wszystko przyszło w ogromnej ilości folii bąbelkowej. Ja też szybciej powyciągałam, bo wiedziałam, że nie będę Wam tutaj szeleścić tym. Także tak, to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy mój filmik. Mam nadzieję, że miło Wam się go oglądało, że może podpatrzyliście coś i też sobie kupicie i dajcie znać, może coś mieliście albo macie inny sposób, inne produkty na wypadanie włosów oprócz tego, bo ja niestety nie znam i nie mogę nigdzie znaleźć nic sensownego, więc dajcie znać, jeżeli wiecie, i oczywiście dawajcie kciuki do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. Do zobaczenia oczywiście w kolejnym moim filmiku. No i miłego dnia, pa!